Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy w studio telewizji Dom Józefa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz biskup Mirosław Gucwa i ksiądz Mateusz Kołodziejski. Chcemy porozmawiać o pewnej akcji związanej z pomocą w księdza diecezji w Republice Środkowoafrykańskiej, z akcją związaną z szyciem materiału, dosłownie. Skąd pomysł na właśnie taką akcję w księdza diecezji? No, pomysł zrodził się kilkanaście lat temu. W naszym centrum kulturalnym zaczęliśmy formacje, szkolenie dla dziewcząt. I na początku one uczyły się szycia ręcznego, wyszywania, a później po rozmowie z paniami, które pracowały z dziewczętami, z siostrami, właśnie doszliśmy do przekonania, że dobrze by było, aby poszerzyć zakres umiejętności dziewcząt, i zrodziła się właśnie myśl, aby zorganizować takie centrum, które nazwaliśmy Londo Moluti, przeznaczone dla dziewcząt, które nie mają już możliwości uczenia się w szkole podstawowej ani w gimnazjum, dlatego że wiek na to nie pozwala, bo niektóre mają 18-19 lat i większość z tych dziewcząt nie umie czytać i pisać, więc muszą zaczynać wszystko od początku. I z myślą o takich dziewczętach powstało to centrum i dziewczęta przez 3 lata uczą się, szkolą się w tym centrum, zdobywają różne umiejętności. Te, które nie umieją czytać i pisać, najpierw uczą się czytać i pisać, prawda? Te, które już umieją trochę, bo ukończyły jedną albo dwie czy trzy klasy szkoły podstawowej, potem przerwały. No więc uczą się gramatyki, ortografii, języka francuskiego i tak samo poznają też język sango. Chodzi o to, żeby mogły się porozumiewać, żeby mogły pisać i czytać. I większość czasu też spędzają na naukę szycia. I chcemy, żeby po tych 3 latach dziewczęta rzeczywiście nauczyły się szyć i żeby potem szyjąc mogły, w cudzysłowie, zarabiać na swoje życie. Niektóre dziewczęta są już młodymi matkami, mają dzieci, no więc na utrzymanie też, żeby mogły pracować na utrzymanie swoich dzieci. Niektóre są zamężne i no więc wtedy uczestniczą właśnie w całej tej ekonomii domu, w prowadzeniu domu, przyczyniają się do tego, aby ich życie stało się lepsze. No więc tego przede wszystkim uczymy. No i chcemy, żeby te dziewczęta rzeczywiście stanęły na własnych nogach i oprócz tego szkolenia zawodowego, no chcemy, aby też uporządkowały swoje życie. Bo niektóre dziewczęta właśnie na różny sposób zarabiały przedtem, nie wyłączając również sprzedawania siebie. No więc to pozwala tym dziewczętom stanąć na nogach, zacząć nowe, lepsze życie i po kilkunastu latach pracy widzimy owoce. I potem zauważyliśmy, że wiele z tych dziewcząt są młodymi matkami, no więc też powstał żłobek. Jest to pierwszy w mieście, które liczy ponad 60 tysięcy ludzi. Żłobek, więc młode mamy, które mają bobasów, dzieci mają jeden rok, czy nawet niecały i po 2 lata, no więc przychodzą z tymi dziećmi. Są dwie panie, które się zajmują dziećmi, a dziewczęta mogą się uczyć. No i tutaj kilka lat temu otrzymaliśmy wielkie wsparcie diecezji kaliskiej, dzięki któremu mogliśmy urządzić ten żłobek na odpowiednim poziomie. Także te dzieci mają naprawdę dobre warunki. Mają łóżeczka, materace, mają zabawki, mogą się bawić, spędzać czas. Też są dożywiane w ciągu właśnie pobytu w tym żłobku. Także to dzięki właśnie wsparciu diecezji kaliskiej. No i też mogliśmy zakupić maszyny. Bo dotychczas tak było, że dziewczęta po 3 latach pracy
lekarza otrzymywała maszynę do szycia z całą wyprawką, z materiałami, które są potrzebne do tego, aby właśnie mogły pracować i zarabiać. Właśnie o to chciałem zapytać, dlatego że w diecezji Buar jest to już czwarta edycja podobnego projektu. I czym ta różni się od poprzednich? No właśnie, tak jak wspomniałem poprzednio, po 3 latach formacji dziewczęta otrzymywały maszyny. No więc po rozmowie z panią dyrektor, również z siostrami i z innymi nauczycielkami, które znają środowisko dziewcząt, po rozmowie też z dziewczętami, które ukończyły. No więc nie wszystkie miały warunki ku temu, aby kontynuować. Poza tym nieraz te maszyny się zepsuły, no więc brakowało środków na to, żeby je naprawić. No więc pozostawały nieużyteczne. No więc postanowiliśmy teraz w tym roku, akurat budujemy Instytut Pedagogiczny, jest duże przedsięwzięcie i tam też zagospodarujemy miejsce na dużą szwalnię, krojownię i na sklep. I chcemy, aby teraz dziewczęta, które ukończą tą 3-letnią formację, więc zamiast im dawać maszyny, właśnie ofiarujemy im pracę w tej szwalni, gdzie będzie 15 albo 20 stanowisk, zależy od tego, jakie będziemy mieli możliwości i dobre maszyny. No więc dziewczęta będą mogły szyć, będzie oczywiście też jeszcze krawiec zawodowy, który będzie im pomagał, żeby dalej doskonaliły swoje umiejętności i to, co uszyją, będą właśnie sprzedawać w tym sklepiku. No więc będziemy wybierać takie ubrania, tak, żeby to mogło być sprzedane. Będzie w tym budynku właśnie Instytut Pedagogiczny, mam nadzieję również liceum rolnicze, no więc będzie młodzież, będą dorośli, no więc będziemy próbować wyjść na ich odpowiedź, na ich potrzeby, jeśli chodzi o ubrania, o stroje i tak dalej, żeby dziewczęta mogły w ten sposób zarabiać. No i wtedy te, które będą pracowały, zarobią, jeśli będą chciały, same sobie kupią maszyny. Bo nieraz jest tak, że właśnie te dziewczęta, które ukończą szkołę, jeśli nie są zamężne, potem wychodzą za mąż, no nie wszystkie zostają w Buar. Prawda? No więc chcemy, żeby jeśli będą miały maszynę do szycia, no to potem gdziekolwiek się przemieszczą, jak będą umiały dobrze szyć i będą już miały jakąś praktykę za sobą, staż, no więc na pewno sobie poradzą. Na pewno sobie poradzą w życiu i jeśli właśnie będzie się wszystko układało dobrze z mężem i tak dalej, także na pewno staną na nogach. A ile dziewcząt bierze jednorazowo udział w takiej formacji, w tym szkoleniu? No, w tym roku na przykład ostatnia klasa, czyli trzeci rok szkoleniowy, było 26 dziewcząt. Zapisuje się ponad od 30 do 35 dziewcząt możemy przyjąć, bo nie chcemy, żeby było, chodzi o jakość, prawda? Chodzi o jakość i to na pewno zgłoszeń jest więcej, no i też zastanawiamy się, czy nie wprowadzić też szkolenia po południu, to znaczy, żeby były lekcje przed południem i po południu dla innej właśnie ekipy, żeby dać możliwość właśnie jak największej liczbie dziewcząt właśnie zdobywać tę umiejętność. I w jakim przedziale wiekowym są te dziewczyny? No, zgłaszają się dziewczęta, które mają 15 lat i jeśli zauważamy, że one nie umieją czytać i pisać, no więc trudno je zmuszać do tego, aby poszły do szkoły podstawowej. Mają niektóre dziewczęta 18 lat, niektóre mają więcej nawet niż 20 lat. Także no jest ten przekrój od 14-15 lat do 25, nawet do 30 lat. Ten projekt ma zapewnić dobry stan życia nie tylko im, ale także ich rodzinom. Czy zdarza się tak, że te dziewczyny, które już korzystały z tego projektu, odzywają się do Was, jest taki feedback,
i opowiadają o tym, że zmieniło to ich życie, że dało im to szansę? Kiedy na przykład organizujemy rozpoczęcie roku szkolnego, albo też zakończenie roku szkolnego, no więc zapraszamy też dziewczęta, które ukończyły to centrum, szkolenie, które potem zaczęły pracować, więc one się dzielą swoim doświadczeniem z młodszymi koleżankami i informują też właśnie tych, którzy uczestniczą w tym spotkaniu. Przychodzą rodzice, przychodzą znajomi, no więc żeby zauważyć. No więc i tak samo osobiście teraz też spotykam dziewczęta, czy one przychodzą i właśnie mówią o tym, w jaki sposób ta szkoła im pomogła. Pomogła w realizacji jakichś życiowych planów. I nieraz nawet jak potrzebuje koszuli albo innego materiału, no więc dzwonię do dziewczyny, żeby przyszła, wzięła miarę i uszyła, prawda? Także jest. No wiadomo, że no nie jest 100%, może nie jest tyle, ile byśmy chcieli, żeby wszystkie właśnie tak pracowały, ale są dziewczęta. I na przykład jeśli chodzi o nauczycielki w szkole, no więc mamy obecnie 3 dziewczęta, które już pracują jako nauczycielki, które ukończyły to 3-letnie centrum, potem jeszcze odbyły staż i doskonaliły swoje umiejętności. I potem, kiedy mieliśmy potrzebę, dlatego że no, niektóre musiały wyjechać, czy z innych racji musiały właśnie zakończyć pracę w naszym centrum, no więc zwracamy się z prośbą do tych dziewcząt i one przychodzą chętnie, właśnie potem uczą młodsze koleżanki. Także teraz na 8 osób, które pracują w tym centrum, właśnie 3 dziewczęta, no to są dziewczęta, które ukończyły centrum, które oczywiście umieją, dobrze sobie radzą i w języku francuskim porozumiewają się ze wszystkimi, umieją pisać, czytać, mają odpowiednie przygotowanie. Ksiądz Mateusz w naszej diecezji z ramienia księdza biskupa zajmuje się misjami i chciałem zapytać, jak to się stało, że w naszej diecezji ten projekt zagościł? Zagościł przede wszystkim dlatego, że taki jest Kościół, że Kościół odkrywamy tą misyjność cały czas, że to nie interesujemy się tylko tym naszym światem, ale na krańce ziemi. No i ksiądz biskup Damian miał takie pragnienie, żebyśmy jako diecezja mieli swoje miejsce patronackie i dlatego ten kontakt poprzez pomoc Kościołowi w potrzebie kilka lat temu, po raz pierwszy z diecezją Buar i z księdzem biskupem. No i teraz ksiądz biskup bardzo chciał wrócić do tego miejsca, żeby no właśnie móc trochę zmodyfikować, przyjrzeć się temu, co się udało wtedy dobrze zrobić, co może trzeba poprawić i iść dalej i pomagać. Więc to jest takie bardzo piękne moim zdaniem podejście, że które biskup chce nam, ksiądz biskup Damian chce nam zaszczepić, czyli pokazywać, że możemy pomagać dalej, to w sposób taki systematyczny, bo fajnie jest czasami zrobić jakąś wielką akcję i mieć z tego satysfakcję, ale jednak w taki systematyczny, stały, permanentny sposób, no to jest też jakieś zobowiązanie, jakąś więź też. Dzięki temu możemy odczuwać z Kościołem gdzieś zupełnie w innym miejscu na świecie, w którym w dodatku nie mamy żadnego misjonarza z naszej diecezji, bo akurat tak się składa, że wśród 4 misjonarzy żaden nie pracuje jeszcze w Afryce. Może to się zmieni, ale to też taka nasza cząstka właśnie w afrykańskim kościele. Ja przepraszam, że wejdę w słowo, ale właśnie no też tutaj pragnę zaznaczyć, że to jest inicjatywa księdza biskupa Damiana. Prawda? My pracujemy, jesteśmy w Afryce, wiadomo, odległości wielkie. Przedtem żeśmy się nie znali. Ale poprzez właśnie pana Tomasza Zawała, który się zna dobrze z księdzem biskupem i poprzez Fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie, właśnie weszliśmy w kontakt, ale właśnie inicjatywa jest ze strony księdza proboszcza Damiana, księdza biskupa Damiana, który no właśnie żyje duchem misyjnym, i to jest taka konkretna realizacja tego otwarcia na misję, otwarcia na Kościół powszechny.
i nawet pokazuje, że w diecezji kaliskiej ten duch istnieje. No, naprawdę, nie musi mieć kompleksów, bo jak sobie porównamy, bo ksiądz biskup jest w diecezji tarnowskiej, to ilu tam jest tych misjonarzy pochodzących, pracujących? No było, maksymalnie było 50 Fidei Donum, obecnie jest trochę mniej, będzie między ponad 20 do 30, kiedy myślimy też o misjonarzach świeckich, o wolontariuszach świeckich, którzy na dłuższy czas przyjeżdżają. Także no, księża pracują na różnych kontynentach, prawda? W Ameryce Łacińskiej, w Afryce i są też no, w byłych republikach rosyjskich. Także razem wzięci wszyscy no, tworzą dobrą grupę. No właśnie, no i jest też prowadzona oczywiście animacja misyjna w całej diecezji, ale właśnie, diecezja kaliska. Także ja tutaj też podziwiam i dziękuję bardzo księdzu biskupowi Damianowi, teraz księdzu Mateuszowi i wszystkim wiernym. I również pani Kamili i innym osobom, które są zaangażowane, które całe serce poświęcają właśnie pracy misyjnej. I to jest dla nas wielkim wsparciem. Wielkim wsparciem jest ta pomoc finansowa, ale jeszcze większym właśnie modlitwa, ofiary duchowe i ta pamięć o misji. Ja chciałbym zapytać jeszcze o taką praktyczną rzecz. W jaki sposób można się zaangażować w to dzieło? W jaki sposób nasi widzowie, diecezjanie mogą zaangażować się w pomoc kobietom w Republice Środkowoafrykańskiej? Myślę, że po pierwsze to ksiądz biskup przed chwilą powiedział, że to zawsze przed jakimś działaniem konkretnym też idzie jakieś wsparcie duchowe i to nie jest żaden frazes w kościele, tylko to naprawdę tak to działa. Więc niezależnie kto gdzie jest i jakie ma środki, to w taki sposób też się przyczynia do budowania i do powodzenia takich akcji. No. Ale jeżeli chodzi o taką zupełnie już praktyczną, materialną stronę, to po pierwsze można wypatrywać ogłoszeń w swoich parafiach, ponieważ do niektórych parafii przyjeżdżają księża pochodzący z Afryki. Niestety to nie są jeszcze księża pochodzący z diecezji Buar, ale tacy księża przyjeżdżają na niedzielę, głoszą Słowo Boże, dają też świadectwo i wtedy też są zbierane po prostu ofiary, jeżeli ktoś chce takową złożyć na pomoc przy budowie, przy powstawaniu tej szwalni. A poza tym krąży w mediach społecznościowych, na pewno na końcu tego wywiadu też będzie plakat z numerem konta, na który po prostu można przesłać to, na ile kogo stać, żeby wspomóc te kobiety. Więc to jest dosyć prosta sprawa. Jeżeli trzeba, to pewnie ktoś z młodszych członków rodziny pomoże dokonać takiego przelewu, bo to jest maksymalnie staramy się to też ułatwić. Także właściwie każdy, kto chciałby, może to uczynić i doświadczenie poprzednich lat też nam pokazuje, że ta akcja nie ogranicza się tylko do diecezji kaliskiej, bo te wpłaty jakby, jak się przeanalizuje trochę, okazuje się, że wpływają naprawdę z całej Polski i z tego też się bardzo cieszymy. Myślę, że każdy może pomóc i ten cel na pewno jest bardzo szczytny. Jeszcze chciałem zapytać księdza biskupa o taką bardzo ludzką sferę. Ksiądz biskup jest tam 32 lata w diecezji Buar. Od 2018 roku jest ksiądz biskupem. Jak to jest tyle czasu być poza krajem, poza Polską? Kiedy wyjeżdżałem do Republiki Środkowoafrykańskiej, no zakładałem, że nie wyjeżdżam na rok, na dwa lata. Podpisaliśmy umowę na 6 lat z możliwością odnowienia tej umowy. No, po 6 latach nikt się nie pytał, czy odnawiamy, czy nie, no więc zostałem. No i potem po jakimś czasie, jak się już wchodzi, poznaje tradycje, poznaje ludzi, poznaje też środowisko, no więc to się staje normalne życie. Prawda? To się staje normalne życie i pomimo różnych sytuacji, pomimo różnych konfliktów politycznych, zbrojnych, jakie mają miejsce w tym kraju, no
tak jak dla wielu innych misjonarzy, którzy przez dłuższy czas pracują, no, to jest mój dom. To jest mój dom w Republice Środkowoafrykańskiej, co nie oznacza, że zapominamy o ojczyźnie, że no, nie nosimy w sobie ojczyzny, bo zawsze, kiedy przyjeżdżam na urlop, czuję się jak oczywiście u siebie, ale kiedy wracam do Republiki Środkowoafrykańskiej, ten czas, jaki potrzebuję, żeby dojechać od stolicy do Buar, to jest 450 km, 7 godzin samochodem, no więc wystarcza, żeby właśnie to, co się przeżywało w Polsce, żeby to gdzieś w sercu umieścić, a zacząć żyć realiami, które mamy przed sobą i żyjemy, prawda? Także no, czujemy się, pracujemy i tamta rzeczywistość staje się naszą rzeczywistością i dobrze się czuję. Republika Środkowoafrykańska jest uważana za jeden z najniebezpieczniejszych krajów Afryki. Czy jest to prawda, czy to też udziela się w tej pracy na misjach? Sytuacja się pogorszyła w 2013 roku, kiedy kilka grup rebeliantów zawiązali koalicję i rzeczywiście udało się im przejąć władzę, obalić prezydenta i później zajęli cały kraj i to był wielki dramat dla mieszkańców, dla ludności i też w niektórych regionach dla wielu parafii, dlatego że właśnie po przejęciu władzy, kiedy rebelianci zainstalowali się w większych miastach czy we wioskach, no więc różnie się zachowywali. No więc wtedy myśmy szukali jakiejś drogi, żeby wejść w kontakt z rebeliantami. Została stworzona w stolicy, później w innych diecezjach, tak zwana platforma wyznaniowa, gdzie katolicy, protestanci, muzułmanie spotykaliśmy się razem i razem szukaliśmy dialogu, rozmów z rebeliantami. I to mi się wydaje, że przyczyniło się do tego, że przynajmniej u nas w Buar no nie mieliśmy potem, nie przeżywaliśmy takich tragicznych wydarzeń jak w innych miejscowościach, gdzie nastąpiło do walki między muzułmanami a nie muzułmanami. Tam nie chodziło o wiarę, tylko chodziło o wpływy polityczne. No więc nam się to udało uniknąć. I po kilku latach przyjechały wojska ONZ-u, no więc sytuacja się trochę ustabilizowała. Przyjechało też wzmocnienie żołnierzy francuskich, no więc sytuacja się trochę ustabilizowała, ale ciągle rebelianci są jeszcze obecni w kraju. Wiele grup rebeliantów. W naszej diecezji są przynajmniej 3-4 grupy i one są ciągle aktywne, z tym, że nie w większych ośrodkach, nie w większych miastach, dlatego że są one dobrze ochraniane przez wojska ONZ-u, ale przez wojska armii republikańskiej i przez Wagnerowców. No więc w większych miastach możemy żyć spokojnie, bezpiecznie, nocami możemy się przemieszczać i nie zdarzają się jakieś większe tragedie. Natomiast w większych miejscowościach, oddalonych od tych centrum, gdzie nie ma tej obecności sił zbrojnych, no więc tam różnie jest i często dochodzi do konfliktów pomiędzy rebeliantami a wojskiem regularnym. I wtedy cierpią ludzie. W naszej diecezji mieliśmy dwa takie wydarzenia bolesne. Najpierw przed Bożym Narodzeniem, kilka dni, gdzie rebelianci w odwecie spalili ponad 900 domów, zginęło 18 osób. I później na początku lipca był też atak przeciwko żołnierzom Armii Krajowej, Armii Regularnej i Wagnerowcom.
No i przy tej okazji wszyscy ludzie opuścili wioskę, ponad 6 tysięcy ludzi. No więc tego rodzaju sytuacje się jeszcze zdarzają w miejscowościach albo w miejscach, które są oddalone od większych centrów. Więc ta sytuacja ciągle jest jeszcze właśnie nierozwiązana, sytuacja rebeliantów. My cały czas modlimy się i pracujemy, kiedy mam okazję nieraz spotkać się, kiedy się przemieszczam do parafii w ramach mojej pracy duszpasterskiej. No więc w niektórych parafiach właśnie oddalonych i tak dalej, pierwszymi osobami, które nieraz przychodzą, żeby porozmawiać, są rebelianci. No więc wtedy rozmawiamy o rozbrojeniu, rozmawiamy o dialogu, rozmawiamy o złożeniu broni. No więc różne argumenty podają. Niektórzy pozwalają się albo decydują się na to, żeby się rozbroić. I tak było też w jednym przypadku w naszej diecezji miesiąc temu. Zgodził się na rozbrojenie, czy też nawet sam prosił o rozbrojenie szef jednej grupy bojowników. I to rozbrojenie nastąpiło i spokój wrócił do wioski. Także przy okazji proszę też o modlitwę w tej intencji, o pokój i o rozbrojenie. Przede wszystkim rozbrojenie serc. Że zanim dokona się rozbrojenie, złożenie broni, żeby ci, którzy z bronią w ręku, no, albo zabijają, albo kradną, aby rozbroili swoje serce, a potem złożyli. Tam, gdzie wojna, też bardzo często pojawia się ubóstwo, skrajne ubóstwo, dlatego potrzebna jest nie tylko nasza modlitwa, ale także wsparcie materialne i oto wsparcie tego projektu na powstanie szwalni jest bardzo potrzebne i myślę, że każdy z nas może wesprzeć i może pomóc. I właśnie dodam jeszcze, że w sytuacji takich konfliktów największymi ofiarami są dziewczęta i mamy, matki i kobiety. Nieraz się zdarzają gwałty, nieraz zdarza się przemoc wobec nich, kiedy udają się do pól, kiedy idą do pracy, kiedy wracają. Jeśli te pola są oddalone od wioski, jeśli nie ma mężczyzn, które towarzyszą kobietom, no więc nieraz padają ofiarami przemocy. W wielu innych przypadkach właśnie dziewczęta i kobiety są największymi ofiarami, dlatego też właśnie nie pomijając oczywiście innych członków społeczności, też no, zwracamy szczególną uwagę na dziewczęta i kobiety. Dlatego powtarzając jeszcze raz, to wsparcie też myślę, że jest tak bardzo potrzebne i ważne. Ja bardzo dziękuję. Moimi gośćmi dzisiaj był ksiądz biskup Mirosław Gucwa i ksiądz Mateusz Kołodziejski. Mamy nadzieję, że ta podróż do Afryki też pomoże nam swoje serce wyprawić na taką misję i kawałek tego serca na tych misjach zostawić. Bóg zapłać singielamingi.